Proszę, tak, bo słońce. Piknik zjedzony. Jeszcze arbuz został na deser. To idziemy coś nagrać, coś zrobić. Sezamie, otwórz się. Zaraz będzie. O, już jesteśmy pod. Sezamie, otwórz się. Sezamie, otwórz się razy dwa. Sezamie, otwórz się razy trzy. Na wymyślały Chińczyki, co? Ale zobaczcie. Tylko tyle miejsca na bagaże. Dzisiaj miałem dwa rowery i kilka torebek. No i już był problem. Ponieważ jest mało miejsca. Dobra, to zamykamy. Oczywiście jest to na takich dokładanych pilotach. Ja nie wiem, obejdę go jeszcze, tylko tu będzie słońce zaraz, to może. Przystosowany do ciągnięcia przyczepy Golden Dragon Triumph XML 6121JE. Co to oznaczenie? Nie pytajcie mnie. Nie pytaj, czego nie wiesz tu. Tu nie znajdziesz silnika. No i kto umie po chińsku? Niech czyta. Cing ciang ciong ciang cing cing ciang. Myślę, że ponaklejają później jakieś naklejki, co do czego. Póki coś tu się wylało, chyba płyn wywalił. Tak to wygląda. Póki czujniki, ale to teraz dużo mają autobusów, te czujniki. A, tu jest do ładowania. No to wygląda. Nie ma WC-tu, ale za to ma drzwi. O, area designate for the exclusive by a Charles User. Ale śrubki ochyda, ja cię kręcę. I to widzę, że ktoś już je bawił się nimi, czy nie mógł ich odkręcić, czy o co chodzi? Wszystkie takie posmarowane. Tu jest jakieś drzwi są i winda jest dla niepełnosprawnego i nie wiem, czy może będzie autobus później jeździł, w razie jakąś szkołę woził czy coś. Rolety tu są takie bardzo wielkie, że jak jednemu nie pasuje, to i na innych siedzeniach we trzech też nie będą tego nie mogli patrzeć. I teraz tak. Dzieci jechały, jadły. To jakieś takie metalowe, ameliniowe. Pierwszy raz takie coś widzę. Na stoliki mają. Jak w pociągach norweskich jest wieszak na kurtkę. USB. TV. Zamkniemy te drzwi. Numer 2. Pyk. Dodatkowe takie siłowniki. Generalnie nic takiego szczególnego. Deska rozdzielcza. Wysiedzenia takie na wygodne wyglądają. Wentylatorki. No jest takich par, na przykład tu jak się zaglądnie, to tutaj to jest Sodoma, ale to już jest chyba dorabiana ta elektronika, bo widzę, że to wszystko jest tu już wyrzucone, jest tak kiść tych kabli, że oj, to takie, zobaczcie, no. O! Kurde, złapałem. A nawet im się nie chciało, kurde, bo będzie słońce, nawet im się nie chciało tego gluta kleju ściągnąć stąd, tylko tak zostało, jak to
jak to smarowali. I o, opaprane te wszystkie kawałki gumy. No i to tylko tak jest zakładane. Jakąś tutaj. Aha, jest taki. Ten, o, ale już jest zgięty. O, czy ja go zgiąłem, bo mi spadł, czy? Nie, nie mogłem go zgiąć, bo to jest bardzo twarde, więc to już tak było. Lodówka jest. O, tu jest prosta, ale też tak ohydnie wkręcone. Zobaczcie te skręty. Zaraz się zrobi. Niepasujące z taką grubą główką, która tutaj nie pasuje do tego. Pewnie ktoś powie, że się czepiam, ale podobnie bardzo drogi autobus. Tutaj też to takie jest obicie. Słabo bym powiedział. No kurde, z tą ostrością to. Tutaj też, o, czymś zawalili. Oj, psiknęli kawałkiem tego. To już ktoś tu młotkiem traktował. Uszczelka obcięta już, rdza grunta. Tutaj jak zobaczyłem spawy za tym siedzeniem dla pilota, to normalnie to jest jakaś... Kurde, nie będzie ten, bo... Te spawy to są normalnie... No ja nie wiem, ja nie umiem spawać, ale chyba bym może się postarał lepiej. Wiesz, to jest jakaś... O, jak można zadrzeć. Deska rozdzielcza wygląda tak. Największy problem, kierownica jest praktycznie nieustawialna w dół. Troszeczkę można ją tylko zmienić w dół. O, przyciski różnego typu. W ogóle wezmę ten klucz i coś zrobię, bo mam pauzę. Śmieszna procedura, żeby go odpalić. Znaczy odpalić, no w ogóle zapór. Dajemy nogę na hamulec, musimy być na hamulcu. Przekraczamy kluczyk na pierwszą, na pierwszy stopień. Pokaże się jego to. Pokaże się ta droga. Teraz ja trzymam zapłon jakby na zapalaniu i wskoczyło ready na środku. I wtedy jest ready steady, bo jak nie, to nie pojedzie. No i tu ohydne takie jak w miejskim autobusie, tam po tamtej stronie w ogóle, no dla turystyka to jest zazwyczaj tu. No i tu ma drive, neutral, to nie wiem co jest naprawdę. Tu jest kamera, aha, bo jest otwarty bagażnik, widzicie, kamery są wszędzie, tu są kamery. Z przodu autobusu kamera, z góry widać kamerę. No dobra, zamknę. Zamykamy ten. No i takie wielkie, ohydne lusterko tu na środku, jakby to już nie mogło być z kamerą. No i myślałem, że ten cały jest używany jako kamera do tego, ale tutaj się tylko ustawia nawiew na przednią szybę. No to jest takie trochę... No ale dobra, tu są nawiewy z góry. Czyli tu chłodzenie dla kierowcy takie. I tu są dwa nawiewy tam spod schodków i tutaj przy podłodze. No i generalnie, aha, jak się ustawia kierownicę? Więcej się nie ustawi niż tyle, o. Tylko w dół można nią pojechać, także no dla mnie to jest masakra, przyzwyczajony do kierownicy po prostu, gdzie się mają tak. No i wtedy tak. Drive. No i ogień. Mikrofon do zapowiadania, jakiś taki badziew, który tu się, tu wszystko się już rozlatuje po 3000, ile? 3975 km. Zasięg nie wiem jaki ma, ja zrobiłem chyba 150 km i jest 62% jeszcze, zobaczymy na koniec dniówki, najwyżej coś tam. Klima chodzi normalnie, chłodzi się, pika, że nie ma tego. Że nie ma pasów. To jest retarder. A żeby, wiadomo, hamulców mocno nie zużywać.